Szymon Pawłowski, po przegranym 0-2 meczu z Legią Warszawa, jaki komentarz? Walczyliście, ale nie udało się. Tak, walczyliśmy, stworzyła się sytuacja, ale straciliśmy bardzo kuriozalne bramki. Wychodzimy po przerwie, mówimy sobie, że będzie najważniejsze 5 minut i tracimy bramkę, a druga bramka to już no, nie można takich bramek tracić. Nie da się tak wygrywać meczów. A mimo wszystko mieliśmy swoje sytuacje i też nic nie chciało wpaść. Czyli nie można powiedzieć, że nie jesteście zadowoleni dzisiaj ze swojej postawy, tylko przeciwnik miał trochę więcej szczęścia. Przegraliśmy, więc na pewno nie jesteśmy zadowoleni. Staraliśmy się, chcieliśmy, walczyliśmy, stworzyliśmy sobie sytuację, ale nie udało się. No. Legia dzisiaj wygrała i mam nadzieję, że my w przyszłym sezonie będziemy świętować Mistrzostwo Polskie. Ty byłeś dzisiaj takim piłkarzem, który chyba najwięcej szumu tam z przodu robił, próbowałeś strzał z dystansu, no ale zawsze albo Kuciak bronił, albo minimalnie obok bramki. No tak, nie udało się. Próbowaliśmy, wszyscy chcieli, wszyscy się starali, ale dzisiaj to było za mało. Jesteście wicemistrzem, czy jesteście zadowoleni z tego, jak przebiegł ten sezon, jak podsumujesz ten sezon? Na pewno chcieliśmy być mistrzem, nie udało się, mistrzostwo, małe pocieszenie, przepustka do walki o Ligę Europy i po krótkich wakacjach na tym chcemy się skupić i tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że w tym roku my będziemy świętować mistrzostwo. Dziękuję.